Cześć morszczaki, mam na imię Dorota, jestem właścicielką Crazy Coral i przygotowałam dla Was film o koralowcach, które kochamy wszyscy, o eufyliach. Eufylie należą do korali długopolipowych LPS, ale zanim przejdziemy do szczegółów, zacznijmy od małej rewolucji. A mianowicie, nie wszystkie eufylie to tak naprawdę eufylia. Część koralowców, które nazywamy potocznie eufyliami, należy do rodzaju fimbriofylie. Do typowych eufylii zaliczamy wszystkie eufylie grabrescens, tak zwane torcze. W naszych akwariach posiadamy dziesiątki odmian kolorystycznych torcze. Od zielonych, fioletowych, złotych, pomarańczowych, a nawet czarnych oraz przeróżne miksy tych kolorów. Należą do nich popularne eufylie Toxic Green, Hellfire, New York Knicks, Joker 24, CC Candy Gold, Indo Gold czy bardzo popularne eufylie Holy Grail, banane. Samych eufylii Holy Grail jest ponad 18 odmian. Natomiast druga grupa koralowców, znanych wcześniej jako eufylia, tak naprawdę fimbriofylii, to korale, do których zaliczamy. Eufylie divisae o specyficznych, nieregularnych polipach. Eufylie divisae mają jednolity, masywny szkielet. Mówimy, że rosną w tak zwanym wallu. Eufylie rosnące w wallu trudniej się dzielą i nieco wolniej przyrastają niż inne. Na przykład eufylie paradivisae, zwane potocznie frogspawnami. Paradivisae wyglądają podobnie do divis, różnią się właśnie tym, że rosną na rozgałęzionym szkielecie i są to jedne z szybciej rosnących eufylii. Na ich główkach pojawiają się maleńkie pączkujące główki, które potem rozwijają się jakby w nowe polipy. Następna grupa fimbriofylii to tak zwane eufylie ankory, rosnące również w wallu. Można je znaleźć pod nazwą eufylie hammerhead. Oprócz ankor mamy też eufylie paraankory. Mają one bardzo podobne polipy do ankor, może nieco mniejsze. Rosną w rozgałęzionym szkielecie. I tak, jak to miało miejsce z paradivisami, w podobny sposób pączkując i wyrastając z szkieletu. I o ile eufylie divisae czy ankory rosnące w wallu trudno dzielić i one przerastają powolnie, to paraankory i paradivisae łatwo podzielić. Po prostu odcinamy odgałęzienie szkieletu, i one rosną bardzo, bardzo szybko, więc są bardzo wdzięcznymi koralowcami dochodowi w naszych akwariach. Do fimbriofylii należy również dość niedawno odkryta odmiana Eufylii cristat. To są maleńkie koralowce na bardzo króciutkim szkielecie. Należą do nich popularne eufylie Baby Gold czy Tigery, czy też CC Candy Gold. Ciekawą odmianą fimbriofylii jest fimbriofilia baliensis. Wygląda zupełnie jak para ankora, ale ma mnóstwo maleńkich główek na bardzo króciutkich szkieletach. Umieszczając w zbiorniku eufylię, pamiętajcie o tym, aby oddzielić fimbriofylię od eufylii torczy. Ważne jest zwłaszcza oddzielenie torczy od ankor i divis, czy para ankor i para divis. Koralowce te mogą rosnąć obok siebie przez kilka miesięcy czy nawet lat. Może też zajść taka sytuacja w naszym zbiorniku, że jeden osobnik zacznie dużo szybciej rosnąć i dominować, zwłaszcza eufylia grabrescens, tak zwany torcz. I wtedy może ona zacząć parzyć koralowce typu ankora i divisa, chociaż wcześniej tego nie robiła. Postaram się opowiedzieć, jak bezpiecznie wprowadzić eufylię do zbiornika. Przede wszystkim należy obejrzeć koralowca, jego podstawek, czy nie ma na nim wirków ani jaj i w razie czego oczyścić go. A nawet jeśli podstawek i eufylia jest czysta, to wydipować ją profilaktycznie w dipie na płaźnicę. Następnie umieszczamy eufylię na kilka dni w mocnym nurcie, tak aby woda obmywała ją i umieszczamy też ją w umiarkowanym świetle. Po transporcie nie karmimy eufylii i żadnych innych korali. Muszą one zaadoptować się do zbiornika i zanim zaczną przyjmować pokarm, więc na początku proszę nie karmcie swoich eufylii. A jak wyhodować piękny las eufylii swoim akwarium? Kilka prostych tipów. Eufylie lubią nurt wodę. Może nie tak jak akropory, ale nie może być za słabe. Zwłaszcza gdy eufylia urośnie w naszym zbiorniku i ma już kilkanaście czy kilkadziesiąt główek, może okazać się, że blokują one przepływ wody i koralowiec nie jest dostatecznie omywane. To może prowadzić do utraty główki przez koralowca i infekcji bakteryjnej. Oczywiście staramy się nie ustawiać eufylii zaraz pod cyrkulatorem, bo to też może uszkodzić tkankę, ale pamiętajmy o zapewnieniu odpowiedniej cyrkulacji dla tego koralowca. Eufylie lubią umiarkowaną moc światła, można je trzymać nawet przy 100 czy 150 parach. Wyglądają pięknie w odcieniach niebieskich, a odpowiednia ilość indygo pięknie podkreśla ich złote kolory. Eufylie kochają jeść. W naturalnych warunkach znajdują się w miejscach, gdzie jest bardzo dużo detrytusu i prąd wody unosi ten detrytus. Eufylie jedzą praktycznie cały czas. W akwariach warto karmić eufylię co najmniej raz w tygodniu,
nawet dwa, a jeśli nie przekarmicie zbiornika i macie na to czas, możecie je karmić nawet codziennie. Ważne jest to, żeby pokarm przygotowany dla eufylii był bardzo drobny, tak jak na przykład Rotifers Cyclops, ale możecie też po prostu zblendować większe mrożonki, takie jak kryl. Po karmieniu pamiętajcie o tym, że eufylia musi być dobrej cyrkulacji, żeby mogła się oczyścić z produktów zbędnych przemiany materii. Eufylie lubią, jeśli w wodzie jest odpowiedni poziom nutrientów, czyli PO4 i NO3 musi być na wykrywalnym poziomie. Dbając o eufylię, wykonujcie regularnie testy ICP, ponieważ dla tych koralowców ważne jest utrzymanie mikro- i makroelementów na odpowiednim poziomie w waszym zbiorniku. Jak zapobiegać chorobom i utracie tkanki przez eufylię? Niewłaściwe warunki mogą wywołać stres u eufylii i odrzucenie tkanki oraz wtórne infekcje bakteryjne. W utrzymaniu eufylii bardzo ważne są parametry, a najbardziej kluczowe z nich to KH. Jeśli trzymacie eufylię w za niskim KH, zaczynają one holować na tzw. brown jelly, czy też mogą na przykład odrzucić tkankę. Najbardziej właściwe KH dla eufylii to pomiędzy 8,03 a 8,06. Bardzo istotny jest dla eufylii też poziom jodu w naszych akwariach. Eufylie są wrażliwe na jego niedobory, ale też mocne przedawkowania. Musimy uważać też na inne mikroelementy, takie jak molibden czy potas. Eufylie są również bardzo wrażliwe na upadki w naszym akwarium, na przykład na to, jak spadną z półki i nawet jeśli od razu wydaje nam się, że są nieuszkodzone, to mogą zacząć chorować. Warto, żeby po takiej sytuacji, typu na przykład upadek, wylipować je. Jeśli tracą tkankę lub chcemy zapobiec jej utracie, lipujemy je na przykład w jodynie czy płynie Lugola. Do wiaderka z wodą z akwarium dodajemy odrobinę płynu Lugola, tak żeby delikatnie zabarwić wodę i wkładamy eufylię na 10-15 minut. Następnie opłukujemy ponownie w wodzie z akwarium. Możemy też użyć jodu na przykład z Reef Minerals od Reef Factory. Używamy 1 ml na 2-3 litry wody i również umieszczamy taką eufylię na 15 minut. W przypadku utraty tkanki czy infekcji brown jelly, zamiast dipować koralowca, często stosuje się kuracje antybiotykowe całego akwarium. Kuracje trwają 3 dni i po tygodniu można je powtórzyć. Stosuje się do tego antybiotyki zawierające cyprofloksacynę. Jeśli eufylia pięknie rosła w akwarium i nagle zaczęła chorować, pierwsze pytanie, jakie powinno się pojawić u akwarysty, to to, czy nie wprowadziłem ostatnio jakiejś nowej ryby, która może podskubywać polipy. Często jest tak, że zastanawiamy się nad tym, na przykład, czy mamy metale ciężkie w zbiorniku i co się dzieje. Przyczyną utraty tkanki jest po prostu jakiś mały predator, który podjada nam eufylię. Eufylie są bardzo wrażliwe na metale ciężkie, takie jak cynk czy miedź. Dlatego należy regularnie przy tych koralowcach wykonywać testy ICP. Jeśli pojawią się metale ciężkie, to znaleźć ich źródło i go wyeliminować. Mogą to być na przykład korodujące sprzęty, zanieczyszczone preparaty, przedawkowane trace, czy nawet pokarm z różnymi konserwantami. Nie ma nic piękniejszego jak akwarium eufyliowe. Koralowce rozrastają się i tworzą piękne, różnobarwne, falujące dywany. Jeśli warunki są odpowiednie, eufylie mogą bardzo szybko rosnąć. Ich szkielety oblane są tkanką, a na paraankorach i paradywisach widzimy maleńkie nowogłówki eufylii. Toczy potrafią dzielić swoje głowy na pół i rosnąć olbrzymie koralnie. Zachęcamy do wprowadzania tych pięknych zwierząt do waszych akwariów. Jeśli macie pytania lub chcecie podzielić się swoimi obserwacjami na temat eufylii, zapraszam do dyskusji. Do zobaczenia.